Partnerem programu Regionale Tête-à-Tête jest antykwariat Pan Passer. Witamy Państwa w kolejnym specjalnym odcinku programu Regionale Tête-à-Tête. Państwa i moim gościem dyrektor Filharmonii Sudeckiej, profesor nauk muzycznych, pani Agnieszka Franku-Żelazny. Dzień dobry serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pani dyrektor pozwoli, że zanim rozpoczniemy, oczywiście przypomnę, że zawsze nasz wywiad zdobi obraz Alfreda Oruby, zasłużonego dla miasta Wałbrzycha, świetnego autora. Jeśli jesteście zainteresowani, oczywiście podczas wywiadu wyświetla się numer telefonu i możecie się skontaktować z antykwariatem, który jest w posiadaniu kolekcji. Ale przejdźmy do tematu. Pani dyrektor, widzimy naocznie już po tym okresie, praktycznie prawie chyba 2 lat, że Filharmonia się zmieniła. Nie tylko zmieniła się pod względem repertuaru, ale też zmieniła swój logotyp, zmieniła się strona internetowa, zmieniła się w ogóle kolorystyka tego, jak jest pokazywana Filharmonia. Efekty pracy już są widoczne. Bardzo się cieszę. Wydaje mi się, że to właśnie o to chodzi. Każdy dyrektor, każda osoba, która jest, której powierza się kierowanie instytucją, realizuje tę wizję swoją, z którą startuje do konkursu, z którą przychodzi, i cieszę się bardzo, że tutaj to służy instytucji i służy mieszkańcom. My również widzimy to, że pojawiły się koncerty, wykonawcy, dyrygenci, którzy wcześniej nie gościli w naszej Filharmonii. To zapewne to jest Pani osobiste zaangażowanie, gdyż dzięki Pani doświadczeniu zawodowemu i kontaktom może Pani zaprosić do nas tak znakomite osobistości. Bardzo się cieszę, rzeczywiście tak, bardzo się cieszymy, wszyscy myślę, i muzycy, orkiestry, i melomani to podkreślają. Cieszę się, że Pan też na to zwraca uwagę, że goszczą w Wałbrzychu fantastyczni muzycy, zarówno dyrygenci, jak i soliści, zespoły, i w tych minionych sezonach, i w tym najbliższym, który przed nami, również dużo, dużo ciekawego będzie się działo. Filharmonia również pomaga młodym, bo często w ostatnim czasie zresztą zdarza się na koncertach, że solistami są ludzie młodzi, którzy wygrali różnego rodzaju konkursy. Jak oni odbierają to, że mogą wystąpić przed taką publicznością, i jak się czują na scenie wałbrzyskiej? To jest niezwykle ważne w naszej misji instytucji zawodowej, abyśmy oczywiście z jednej strony zapraszali już utytułowanych, już docenionych wielkich artystów, ale także dawali szansę młodym, wschodzącym gwiazdom na debiut albo na dotknięcie estrady filharmonicznej, na możliwość zetknięcia się z profesjonalną orkiestrą. I tak właśnie też dzieje się u nas, mianowicie fundujemy nagrody w postaci koncertu z orkiestrą w różnego rodzaju konkursach. Ostatnio mieliśmy szansę wysłuchać 2 wspaniałych skrzypaczek, laureatek konkursu siostry naszego założyciela, imienia Wandy Wilkomirskiej w Częstochowie. Wspaniałe 2 skrzypaczki. Wcześniej mieliśmy do czynienia z pianistami, laureatami nagród, a także z śpiewakami, laureatami konkursów. To jest takie nasze misyjne, mam wrażenie, zadanie. Zmieniły się też koncerty, ponieważ w tym okresie, w którym Pani jest dyrektorem, mamy na przykład do czynienia z takimi koncertami jak muzyka filmowa, ale początku wieku, można powiedzieć, czyli lata 30. Pewnie nikt by się wcześniej nie pokusił na to. Raczej bardziej są nam znane współczesne aranżacje muzyki filmowej, a jednak sala była pełna. Bardzo się cieszę. Trudno mi powiedzieć, czy nie bywało wcześniej takich, nie zdarzały się takie koncerty, natomiast rzeczywiście mamy wspaniałych muzyków, aranżerów, no i mamy cudowną muzykę z filmów z początku właściwie kinematografii polskiej i nie tylko. Tutaj Łukasz Matuszyk aranżował dla nas właśnie te piosenki
z filmów i we współpracy z aktorami Legnickiego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej wykonaliśmy dwa koncerty przy pełnej sali. Paweł Stuczyński, również nasz kontrabasista, solista orkiestry symfonicznej, aranżuje dla nas i w przyszłym sezonie również będziemy mieli tego typu koncerty w okolicy Walentynek, więc już dzisiaj zapraszam. Myślę, że taka muzyka, która jest muzyką filmową, dzisiaj kojarzoną z Hansem Zimmerem, z Williamsem czy z innymi wielkimi, Gregsonem, to jest jedno, ale my mamy naszą polską piękną muzykę, piosenki nasze, które znamy, które nucimy, a jeśli nie młode pokolenie, to na pewno trzeba temu pokoleniu o tych piosenkach przypominać. Filharmonia to nie tylko nasz fantastyczny zespół muzyków, ale również Filharmonia stawia na chór zarówno tych małych dzieci, jak i tych dorosłych. Mieliśmy okazję już kilka koncertów posłuchać, zarówno tych dorosłych, jak i tych dzieci. Jak jest z dziećmi? Jak się pracuje z dziećmi i czy jeszcze jest dla nich miejsce w chórze? Zawsze jest dla nich miejsce. Mamy fantastyczną młodą dyrygentkę, która nie dość, że jest świetnym fachowcem, to jeszcze jest bardzo dobrym i ciepłym człowiekiem, który z jednej strony gwarantuje poziom artystyczny i naprawdę zaopiekowanie artystyczne naszych pociech małych, a z drugiej strony jest taką osobą wzbudzającą zaufanie również rodziców i przy pomocy, przy współpracy z rodzicami, którzy oddają swoje dzieci pod opiekę Ani Kupczyńskiej, bo tak ma na imię nasza dyrygentka. Tworzymy już drugi sezon chór dziecięcy, który się bardzo pięknie rozwija. Ostatnio byłam na koncercie chóru zupełnie niedawno, w ubiegłym tygodniu i widzę ogromny postęp. I natomiast marzy nam się, zarówno Ani, jak i myślę, że wielu osobom tutaj, żeby taki chór dziecięcy Filharmonii liczył co najmniej 60 osób i żeby miał i grupę przygotowawczą, i chór taki już koncertujący, żeby wszystkie dzieci, które chcą, mogły znaleźć tam swoje miejsce. I tak jest, więc będziemy robić próbę otwartą zupełnie niedługo. Wszystkie informacje na stronie internetowej Filharmonii Państwo znajdą. Po to, żeby od września ruszyć z zaproszeniami do dzieci, z nowym naborem i przed chórem wiele atrakcyjnych koncertów. Nie sposób przy chórze dziecięcym wspomnieć o koncertach familijnych, które stały się tak naprawdę też wizytówką dla rodzin, które przychodzą. Do tego stopnia, że zdarzało się, że na parkingu na Rycerskiej brakowało miejsca do zaparkowania, więc trzeba było chwilę czekać, zanim koncert się rozpocznie, żeby rodziny mogły dojść do Filharmonii. Faktycznie to jest coś nowego, co zmieniło zupełnie obraz Filharmonii i zaproszenia dla rodzin. Ja się strasznie cieszę, jak ktoś mówi, że jest tyle osób, melomanów na koncert przychodzi, że nie ma gdzie zaparkować. W tym sensie się cieszę, że to znaczy, że to, co robimy, ma sens. I rzeczywiście te koncerty familijne, które jeszcze Józef Wiłkomirski przecież zapoczątkował, on to robił fantastyczną, takie dzieło rozpoczął. My kontynuujemy. W tym sezonie ruszyliśmy z 10, w którym też zaplanowaliśmy 10 koncertów. One się wyprzedają w mig, w związku z tym jesteśmy gotowi w razie czego powtórzyć koncert familijny w przyszłym sezonie, jeśli będzie taka potrzeba. Całe rodziny do nas przychodzą i zapraszamy i nie zamierzamy, że tak powiem, spoczywać na laurach. Szykujemy dla Państwa fantastyczny kolejny sezon. Poniedziałki oczywiście zaraz po koncercie familijnym. Dzieci mogą ze szkołami przyjść do Filharmonii i również się edukować muzycznie. Jak zaczyna się ta zmiana edukacji? Widać, że coraz chętniej nauczyciele, dyrektorzy szkół wręcz wypychają dzieci do Filharmonii, żeby przyszły dowiedzieć się czegoś nowego? Bardzo się tak. Rzeczywiście tak jest, że coraz więcej tych dzieciaków przychodzi, coraz więcej całych klas. Przez to, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury, możemy realizować ten poniedziałkowy program właśnie poranków w Sudetach i zapraszać klasy młodsze do nas, nie tylko jeździć z audycjami do szkół i przedszkoli. Zapraszamy do nas całe klasy i tych klas rzeczywiście jest coraz więcej, jest sporo i robi się taka moda, powiedziałabym, na to, żeby przychodzić do Filharmonii. Bilety są w dość atrakcyjnych cenach, także z racji tego, że mamy to dofinansowanie. Jeszcze przez kolejne dwa sezony mamy z tego jednego projektu, mamy nadzieję, że to zostanie utrzymane. I ponieważ jesteśmy przekonani, że trzeba inwestować w młode pokolenie, w młodych, którzy powinni się czuć w Filharmonii jak w domu. Powinni się czuć w Filharmonii swobodnie i wiedzieć już od najmłodszych lat, że Filharmonia jest dla nich.
mówiąc o filharmonii, musimy powiedzieć o sezonie artystycznym, który dobiega końca, ale to jeszcze nie koniec, bo przed nami właśnie wielkie zakończenie koncertem. Co usłyszymy i co to będzie za koncert? Jeszcze dwa koncerty w sezonie orkiestry symfonicznej, bo orkiestra symfoniczna kończy swój sezon 21 czerwca. Ewa Strusińska, międzynarodowa kariera, właściwie głównie zagraniczna, poprowadzi utwory Edwarda Elgara i Vaughana Williamsa, między innymi wariacje Enigma, dlatego enigmatyczne zakończenie sezonu, taki tytuł koncertu, a tydzień wcześniej, już teraz niedługo, w tym tygodniu, w bieżący piątek, koncert na marimbę o takich brazylijskich rytmach i brazylijskich korzeniach, ale nie zabraknie również klasyki, bo mamy koncert fortepianowy Beethovena. I to są dwa ostatnie koncerty w sezonie orkiestry symfonicznej, ale Filharmonia to nie tylko orkiestra symfoniczna, chociaż z orkiestry jesteśmy niezwykle dumni i to jest nasza chluba i oczywiście wspaniały zespół, ale po zakończeniu sezonu orkiestry zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na Festiwal Księżnej Daisy. W tym roku po raz pierwszy organizatorem tego festiwalu jest Filharmonia, ale festiwal odbywa się już 21 raz. Od początku finansowany, wspierany przez miasto Wałbrzych. W tym roku również zdobyliśmy środki i od pana prezydenta, i od pana marszałka, i od pana ministra. Udaje się kontynuować tę piękną ideę pod dyrekcją artystyczną Marcina Markowicza. Przygotowaliśmy dla Państwa i koncerty kameralne, ale także, i tutaj niezwykła gratka, zapraszam bardzo serdecznie na cały oczywiście festiwal, ale 30 czerwca. Taka gratka dla Wałbrzyszan, myślę, która się może szybko nie powtórzyć, a której na pewno jeszcze nie było. Mianowicie przyjedzie do nas festiwal fortepian historyczny z XIX wieku, z połowy, czyli dokładnie taki, na jakim grał Chopin. Nie replika, tylko dokładnie taki. Będziemy mogli zobaczyć, jak taki instrument wygląda. Będziemy mogli go usłyszeć. A w jakim repertuarze? No oczywiście w koncercie fortepianowym e-moll Chopina, który zagra dla nas laureat konkursu chopinowskiego na instrumentach historycznych, bo taki konkurs się też odbywa, a towarzyszyć mu będzie Wrocławska Orkiestra Barokowa. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, bo to będzie naprawdę wyjątkowy koncert, wyjątkowa gratka. Wałbrzyszanie pewnie z sentymentem tęsknią za letnią serenadą. Czy jest to możliwe, żeby w tym roku ta letnia serenada się odbyła? Tak, planujemy. Planujemy ostatni weekend sierpnia, piątek, sobota, dwa koncerty, jeden nawiązujący do tradycji letniej serenady, czyli z takimi, powiedziałabym, przebojami operowymi, operetkowymi, a drugiego dnia, w sobotę, fantastyczny męski oktet Audiophiles, który wraz z Towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej zagra najbardziej znane przeboje muzyki rockowej. Powoli zbliżając się do końca, chciałbym wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy na początku, czyli do nowej strony internetowej, do nowego zakupu biletów. Filharmonia również w zakresie, można powiedzieć, internetowym się zmieniła, łatwiej kupić bilet. Jak to wyglądało, ta praca nad tym, żeby właśnie tak ułatwić zakup biletów i dostęp do publiczności? Ja myślę, że to jest w ogóle taki temat, o którym warto wciąż mówić, ponieważ Filharmonia do niedawna korzystała z bileterii zewnętrznej, która na podstronie Filharmonii sprzedawała bilety na nasze koncerty. Niektórzy melomani wciąż wchodzą na te bileterie, chcąc kupić bilety do Filharmonii. Tam nie ma, tego nie mogą znaleźć, ponieważ my na naszej stronie filharmonia.sudecka.pl mamy nasz własny sklep biletowy, więc jeśli Państwo chcieliby kupić bilety, to zapraszamy, bo mamy piękną stronę, mamy bardzo czytelne, przejrzystą formę zakupu biletów, gdzie można albo ze strony, wchodząc poprzez repertuar kup bilet online, albo bezpośrednio wpisując bilety.filharmoniasudecka.pl wejść na stronę naszą, gdzie bezpośrednio przez internet można sobie, wybierając dowolne miejsce, kupić czy to karnet, czy to bilet na konkretny koncert. Czy możemy usłyszeć chociażby tu u nas studio, co czeka nas w przyszłym sezonie artystycznym? Czy jakaś ciekawostka? Bardzo dużo, bardzo dużo ciekawostek. Sezon otwiera maestro Antoni Witt, a kończy 9. symfonia Beethovena, znana nam wszystkim i bardzo kochana.
W międzyczasie dużo atrakcji, będziemy mieli troszeczkę muzyki z pogranicza rozrywki, bo podejmujemy współpracę, chociaż nie wiem, czy to nazwać rozrywką, ale chyba tak, współpracę z Nulizmatykiem, z naszym raperem wywodzącym się z Wałbrzycha, ale robiącym już oczywiście dużo szerszą karierę. Tutaj taki projekt z pogranicza klasyki i rapu, 11-12 października. Zapraszamy oczywiście na Festiwal Bożonarodzeniowy, gdzie muzyka bardzo różnego gatunku i będziemy mieli Bacha i będziemy mieli zamówienie kompozytorskie do opowieści wigilijnej, znanej nam wszystkim, i trochę kameralistyki. Zapraszamy na festiwal brasowy, który bardzo publiczność polubiła pierwszą edycję, to na przełomie lutego-marca. No i oczywiście na cały sezon, gdzie będziemy mieli fantastyczne nazwiska dyrygentów, solistów i naszą orkiestrę symfoniczną, ale chcę jeszcze dodać, że dzięki Narodowemu Instytutowi Muzyki i Tańca zostaliśmy wskazani jako jedna z dwóch filharmonii, które biorą udział w programie wspierającym polską muzykę kameralną zatytułowanym Scena Muzyki Polskiej, i przyjedzie do nas 8 fantastycznych wybranych zespołów i solistów, którzy zaprezentują muzykę polską właśnie w koncertach kameralnych. Myślę, że to fantastyczna gratka, bo w 3 tylko filharmoniach, Filharmonia Narodowa jest zawsze uczestniczy w tym programie, a 2 inne filharmonie co roku się zmieniają, i cieszymy się, że w przyszłym sezonie będzie to właśnie nasza filharmonia. Mam nadzieję, że wałbrzyszanie docenią te muzyczne perełki, które dla Państwa przygotowujemy na przyszły sezon. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Państwa i moim gościem, pani Agnieszka Franków-Żelazny, dyrektor Filharmonii, profesor nauk muzycznych. Serdecznie zapraszamy do Filharmonii Sudeckiej, oczywiście do oglądania Regionale Tête à Tête. Dziękuję. Dziękuję bardzo.